jak się modlimy. Aby to zilustrować, posłużę się takim przykładem z życia wziętym, jak to mówią. Oczywiście ta historia jest mi przedstawiona jako prawdziwa, choć nie wiem, czy zdarzyła się naprawdę, więc potraktujmy ją bardziej jako pewne podobieństwo. W pewnej wsi mieszkał wierzący staruszek. W jego maleńkiej wiosce była grupa wierzących chrześcijan, do których i on się zaliczał. Nigdy nie był na zgromadzeniu, w zborze, w mieście i bardzo pragnął tam być chociaż raz. Pewnego razu domówił się z młodym kaznodzieją, że odwiedzą zbór w mieście i uradował się z tego, bardzo czekając na ten dzień. Gdy nadszedł ten dzień, udali się na stację kolejową. Idąc przez las, kaznodzieja zaproponował, żeby przed podróżą się pomodlić. Staruszek chętnie się zgodził. Kaznodzieja powiedział: uklęknijmy do modlitwy i ty, bracie, pomódl się pierwszy, a ja potem. Staruszek z trudnością zgiął kolana, a nie mogąc na nich uklęknąć, schylił się niezgrabnie, opierając się o pień drzewa. Zaczął się modlić. Panie, dziękuję ci, że pobudziłeś brata, aby wziął mnie do miejskiego zboru, ale ty widzisz, jaki jestem. Słabo słyszę, a buty mam takie, że wstyd mi w tym jechać. Ale ty wiesz, panie, że innych nie mam. Nie mam też znajomych, u których mógłbym przenocować. Proszę, pokieruj wszystkim tak, żebym mógł usłyszeć kazanie i wskaż mi, gdzie mogę przenocować. Amen. Potem modlił się młody kaznodzieja i jego sylwetka klęcząca z prostymi plecami w doskonale skrojonym ubraniu ładnie odbijała się na tle zieleni lasu. Jego modlitwa była składna i wyrazista, pełna pięknych zwrotów. Gdy zakończył, zwrócił się do staruszka z naganą. Jak ty się modlisz? Mówisz o starych butach, których się wstydzisz, mówisz, że niedobrze słyszysz, że nie masz w mieście znajomych. Twoja modlitwa nie jest podobna do modlitwy. Starzec pokornie odpowiedział: modlę się jak potrafię. Gdy przyjechali do miasta, przed kościołem kaznodzieja wskazał staruszkowi, którymi drzwiami ma wejść, i zostawił go, sam udając się do kościoła innym wejściem. Staruszek z trudem się przecisnął przez zatłoczony ganek do sali, która była również przepełniona. Stanąwszy w drzwiach, przyłożył rękę do ucha, starając się usłyszeć, o czym jest kazanie. W tym momencie jedna z kobiet, siedząca w przednim rzędzie, zauważyła staruszka i powiedziała do siedzącej obok siostry: popatrz, ten człowiek w drzwiach zapewne źle słyszy, bo przyłożył rękę do ucha. Wstanę, a ty zaproś go na moje miejsce. Staruszek bardzo się ucieszył, że teraz siedząc w bliskim rzędzie mógł słyszeć każde słowo kaznodziei. Siedząca obok niego siostra zauważyła jego stare, znoszone buty i po zgromadzeniu zaproponowała staruszkowi pójście do jej brata, który prowadził sklep z obuwiem. Tam wybrali mu nowe buty i podarowali mu je. Jakże cieszył się z tego podarunku. I gdy się tak radował wśród sióstr i braci z miejskiego zboru, jeden z nich zapytał: skąd jesteś, bracie? Jestem z małej wioski. Przyjechałem do miasta pociągiem. A czy masz gdzie przenocować? Na razie nie mam, ale prosiłem Pana Boga, żeby on jakoś sam tym pokierował. Więc będziesz
nocował u mnie. Czekałem na syna, ale on przesłał telegram, że nie może przyjechać. Mam przygotowany pokój i jedzenie. Wziął więc brata do siebie na nocleg. Następnego dnia staruszek spotkał się na stacji kolejowej z kaznodzieją, z którym przyjechał do miasta. Podczas podróży powrotnej staruszek z radością opowiedział, jak Bóg odpowiedział na jego modlitwę. Dokładnie słyszałem kazanie, a spójrz na moje nowe buty. A spałem na takim posłaniu, że nigdy w życiu tak dobrze nie spałem. Oto jak Pan Bóg odpowiedział na moją modlitwę. A jak tobie, bracie, on odpowiedział. Kaznodzieja milczał, bo nawet nie pamiętał, o co się modlił. On po prostu ładnie się modlił, jak przystoi na kaznodzieję. I tak mimochodem pomyślałem, a czy ja się naprawdę modlę, kiedy się modlę? Starając się składnie, pięknie modlić, często nie wkładamy w nasze modlitwy serca i pozostają one pustymi słowami, na które nawet nie oczekujemy odpowiedzi.